Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody, oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To spotkanie to dla wszystkich kibiców niemała gratka, ponieważ te drużyny przyzwyczaiły nas do efektownych starć. Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. A gospodarze dzisiejszego spotkania zagrają takim właśnie składem. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. A oto i skład holenderskiej drużyny. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi obok Matthijsa de Ligta. Frenkie de Jong oraz Martin Deron zagrają na środku pomocy. Z przodu biegać będzie Memphis Depay. Specyficznie układają się losy reprezentacji Holandii. Ten względnie niewielki kraj, wybierający piłkarzy z dość małej puli kandydatów, miewa i gorsze okresy. Taki przyszedł choćby po brązie na brazylijskim mundialu. Rzeczywiście, pomarańczowych potem zabrakło na kolejnych dwóch wielkich turniejach. A jednak znów odrodzili się jak Feniks z popiołów i ponownie czarują nas swoją grą. Teraz dobrze, ma miejsce. Ale teraz obrońca naprawia swój błąd. Udana próba odzyskania piłki. No i co? Zamiast posiadania strata. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. Wyjaśnia sytuację w polu karnym. A było naprawdę groźnie. Ależ teraz kapitalny timing w obronie. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę, jest Robert Lewandowski. Skuteczność to główny wyznacznik tego, jak dobry jest dany napastnik. A ten gracz urodził się, by zdobywać bramki. Chłodna głowa, spryt i przede wszystkim zabójcze wykończenie to jego główne atuty w polu karnym. Depay ma teraz piłkę. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. No i mamy róg. Tym razem szybkie rozegranie. Depay ma teraz piłkę. O, dobrze teraz zainterweniował. Holandia rozpocznie wrzutem z autu. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Frankowski. Robert Lewandowski, Zieliński, Linetti. Będzie groźna sytuacja dla Polski. Teraz centra do Lewandowskiego. Dobrze, teraz w obronie. Mogło coś z tego być.
Odzyskują teraz piłkę. Lewandowski. Widzowie czekają na strzał. Teraz! Co za sytuacja! Uwaga, strzał zablokowany! O, naprawdę, dobra obrona. Jednak nie wrzucają w pole karne. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. I tyle było z posiadania piłki. Lewandowski. Okazja przed nim teraz. I proszę, bramkarz był na miejscu. Kibice jeszcze nie ucichli, a tu już kolejna okazja. Mają teraz rzut rożny. Popatrzmy. Podanie do Bednarka. Uwaga, mogą wyjść na prowadzenie. Sędzia odgwizduje spalonego. To wszystko było na granicy. Denzel Dumfries. To podanie powinno znaleźć partnera. Znakomicie zachował się w obronie. Przejął piłkę. Jest komu podać. Za ten strzał to może wróg by byłyby punkty. Siła była odpowiednia, ale precyzja, cóż, pozostawia dużo do życzenia. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Dobre, skuteczne wejście. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Dobrze, blokuje teraz strzał. Cudowna parada Szczęsnego, naprawdę pokazał klasę. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki, był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Oddał teraz piłkę przeciwnikom, Zieliński. Może im dać prowadzenie! Teraz! Holendrzy mieli świetną okazję do zdobycia przewagi. Nie wyszło, wciąż bez bramek w tym meczu. O nie, co tu się stało? Strata. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Zieliński. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Trochę zbyt pochopnie, nici z kontrataku. Gini Wijnaldum. De Jong dostaje piłkę. Atak pozycyjny. Ostrożnie wymieniają się podaniami. Aut dla Holendrów. Adresatem podania Wijnaldum. Faul nie! Czysty odbiór w polu karnym. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. Fani chcą oddania strzału. Teraz okazja! Nie, tak uderzać nie wolno. To nie ma sensu. Piłka szybuje wysoko nad bramką. Takie uderzenie to chyba efekt stresu. Na treningu z pewnością wyglądałoby to o niebo lepiej, ale realia meczowe rządzą się swoimi prawami. Wijnaldum, Memphis Depay i strata piłki. Celne, prostopadłe zagranie.
Co teraz zrobi? Gini Wijnaldum. Wijnaldum. Memphis Depay. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. No, żeby strzelić gola z takiego kąta, to trzeba mieć raz niesamowitą technikę, a dwa trochę szczęścia, Jacku. Myślę, że po prostu podjął złą decyzję. To nie mogło wpaść. Lepiej by było zagrać do partnera. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Nie może chybić! 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Zobaczmy jeszcze raz tego gola na powtórce. Udało się sięgnąć piłki, ale zabrakło tych paru centymetrów, żeby odbić ją poza światło bramki. Strzał był po prostu zbyt silny. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Steven Berghuis. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Ruszył do ataku. Chyba wie, co chce zrobić. Lewandowski ma teraz piłkę. Piłka w rękawicach Silesena. Martin de Roon. De Jong. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Sędzia widzi przewinienie, ale puszcza grę, bo Holandia nie straciła piłki. Polacy sporo biegają, tyle że za piłką, a nie z nią. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramkowa, a pod tym względem to oni akurat prowadzą i mogą kontynuować swój sposób gry. I właśnie widzimy, oddają inicjatywę rywalom. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Szansa Lewandowskiego. Ulala, co za refleks. Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Realizator postanowił nam teraz przybliżyć analizę gry Zielińskiego. A jest co analizować, bo Piotrek wygląda dzisiaj świetnie. Tak, liczby nie kłamią. Po prostu bombarduje bramkę rywali kolejnymi strzałami i tylko golkiperowi i Łutowi szczęścia zawdzięczają, że na razie... No to zaczęło się. O, naprawdę, dobra obrona. I proszę, bramkarz był na miejscu. Jest komu podać. Za ten strzał to może próg by byłyby punkty. Siła była odpowiednia, ale precyzja, cóż, pozostawia dużo do życzenia. Dobrze blokuje teraz strzał. Cudowna parada Szczęsnego, naprawdę pokazał klasę.
Teraz Holendrzy mieli świetną okazję do zdobycia przewagi. Nie wyszło, wciąż bez bramy. Nie, tak uderzać nie wolno, to nie ma sensu. Piłka szybuje wysoko nad bramką. Takie uderzenie to chyba... No, żeby strzelić gola z takiej... Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Steven Bergheis przejmuje piłkę po dośrodkowaniu, ale jeszcze tam próbują naciskać. Piłkę przechwytują rywale. Deron. Naciskają Holendrzy, za chwilę może być groźnie, ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Frankowski. Robert Lewandowski. Uwaga, prostopadłe zagranie. No, chyba trochę daleko, ale strzela. Powiedzieć, że trochę zabrakło do szczęścia, to nic nie powiedzieć. Odległość spora, ale to nie usprawiedliwia takiego pudła. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. No, pokazał, że potrafi zagrać ciekawą piłkę. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy, zupełnie niecelne. Warto próbować, Tomku, ale próbować trzeba z głową, to nie mogło wpaść. Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. Prezent dla drużyny przeciwnej. Tylko z jakiej okazji? Wijnaldum. Holandia w natarciu. Czy wykorzystają to pomarańczowi? Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Bez problemu odbierają piłkę. Holendrzy powinni spróbować akcji skrzydłem. Jest miejsce. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Frankowski. Piłką Robert Lewandowski. O, i to był książkowy odbiór piłki. Niedobra piłka od Linettego. Strata. Dobrze, teraz mija rywala. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Bergheis. Ależ bomba! Ale bramkarza tej klasy nie da się zaskoczyć takimi strzałami. Frankowski. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Wybija tę piłkę. Bramkarz teraz spokojnie. Nie musiał się wysilać.
Mocne, czyste wejście. Uderzenie, proszę Państwa! Ależ tam niewiele zabrakło. Tylko poprzeczka. Szkoda, bardzo ładne uderzenie, gdyby jeszcze było celne. Czekamy na kolejną okazję. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Kopmenars. Piłkę przyjmuje Depay. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Dobrze Wojciech Szczęsny. Łatwa interwencja. Zieliński. Podanie do Zielińskiego. Podanie do Linettego. Czy zdoła to wykorzystać? Gol! Gol, proszę Państwa! Reprezentacja Polski powiększa przewagę. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. A Lewandowski nic sobie nie robił z przeszkadzającego mu rywala, wykorzystał swoje warunki fizyczne i pokonał bramkarza. No to mamy 2-0. Steven Berghuis. I to tyle z tej akcji. Za chwilę wznowią z autu. Linetty. Zieliński przyjmuje piłkę. Piękne podanie, pędzi ciekawie. Jasper Silesen łatwo się uporał z tą piłką. Polska w natarciu, ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Podawał Lewandowski, ale piłka trafia do rywali. Denzel Dumfries. Berghuis. De Jong ma teraz piłkę. Oddaje z powrotem piłkę Depayowi. I Depay! Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Ciekawy wariant krótkiego rozegrania. No, dobra, to była obrona. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Próba dośrodkowania, ale dobry blok. Zdecydowane wejście w piłkę. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Bielik. Grają teraz na własnej połowie boiska, wyczekując ostatniego gwizdka, który przypieczętuje ten rezultat. W tych końcowych minutach rywal nie ma... No i piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu! Ile radości dała mu ta bramka! W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki, a Robert Lewandowski pokazał po raz kolejny, że potrafi grać z rywalem na plecach i mimo niełatwej sytuacji umieścił piłkę w siatce.
zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. Piotr Zieliński. Koniec meczu zbliża się wielkimi krokami, a miejscowa ekipa może być właściwie pewna zwycięstwa. Świetnie się prezentują, prawda? Przyjemnie się ogląda takie mecze. Kibice śpiewają Mazurka, a biało-czerwoni grają już na luzie i bez obaw o wynik, bo ten jest już właściwie rozstrzygnięty. Świetne spotkanie naszej reprezentacji. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Okazja, może być groźnie. Szczęsny, nie ma bramki, znakomicie. Bielik. Niedokładnie, przejmują piłkę. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Doskonale to zablokował, nic nie będzie z tej centry. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Z piłką Robert Lewandowski. Udany blok, brawo. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala. Opłaca się czasem ciężej popracować. Berghuis. Frankie. Sędzia widzi przewinienie, ale puszcza grę, bo Holandia nie straciła piłki. Za mocna wrzutka. Czyli już! Sędzia gwiżdże ostatni raz, proszę Państwa. Formalnie przypieczętowując zwycięstwo drużyny gospodarzy. Nie było chyba dzisiaj momentu, w którym w drużynie pojawiłaby się choćby iskierka zwątpienia w końcowe zwycięstwo. O, naprawdę, dobra obrona. I proszę, bramkarz był na miejscu. Dobrze, blokuje teraz strzał. Cudowna parada Szczęsnego, naprawdę pokazał klasę. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Nie może chybić! 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Mocne, czyste wejście. Uderzenie, proszę Państwa! Ależ tam niewiele zabrakło, tylko poprzeczka. Szkoda, bardzo ładne uderzenie. Podanie do Linettego. Czy zdoła to wykorzystać? Gol! Gol, proszę Państwa! Reprezentacja Polski powiększa przewagę. Oddaje z powrotem piłkę Depayowi. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego gol? No, dobra, to była obrona. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko.
drugi raz w siatce po jego uderzeniu.